Jak obyczaj każe stary, za praojców naszej wiary. Pragnę złożyć wam życzenia już po dniu Bożego Narodzenia. Niech ta gwiazda betlejemska, która świeci nam o zmroku, zaprowadzi wszystkich do szczęścia nadchodzącym już tym roku. Muszę nadmienić, że opłatki strażackie były organizowane już przez ojców kapelanów, paulinów tutaj zakonu leśnieńskiego, ale z biegiem czasu to jakoś zanikło i postanowiliśmy wznowić tą tradycję, piękną tradycję, zaprosić prezesów pobliskich jednostek, gości no, na to spotkanie. Miejmy nadzieję, że będzie się odbywało tak co roku. Staracie się, panie prezesie, robić tak i organizować tak własne przedsięwzięcia, żeby ta rodzina strażacka w Starej Bordziołówce była właśnie rodziną. Tak, tradycję musimy podtrzymywać. Jest to propozycja może też dla jednostek, bo są zaproszeni prezesi jednostek naszych. Może w następnym roku też ktoś wyjdzie z inicjatywą taką, bo spotykać się no trzeba, tak jak jest okrojony, jak to się mówi, skład. Ze względów wiadomo jakich, ale nic nam nie przeszkodzi. O. Zaszczycili nas swoją obecnością prezes oddziału gminnego, jednocześnie wójt gminy Leśna Podlaska, pan Paweł Kazimierski, pan nadleśniczy nadleśnictwa Biała Podlaska, pan Tomasz Bylina, przewodnicząca Rady Gminy, pani Ewa Kulińska, jednocześnie druhna, która weszła w skład naszej jednostki, kapelan strażaków, ojciec Justyn Duszczyk, jak również sołtys sołectwa, pan Zbigniew Jóźwiuk. Wspomnijmy o tym, jednostka OSP Bordziłówka, stara Bordziłówka, dość prężna jednostka. Jesteście w trakcie realizacji jednego z najważniejszych w ostatnim czasie przedsięwzięć. Dobrze, że jest pan wójt, pan Paweł Kazimierski, bo na pewno również łaskawym okiem i gospodarskim okiem i pani Ewa Kulińska, przewodnicząca Rady, na to patrzą. Tak, i to trwa. Na chwilę obecną mamy postawione, zalane fundamenty i w tym roku nasi druhowie ze swoim sprzętem nawozili tam piachu, utwardzili to troszeczkę. W tym momencie trzeba było podziękować i wójtowi, i pani przewodniczącej, jak również całej Radzie za przychylne rozpatrzenie i pomoc w tym jakże ważnym i, no i trudnym przedsięwzięciu, jakim jest budowa, bo w dzisiejszych czasach wiemy, ile co kosztuje i nie jest łatwo gminie wysublimować taką kwotę pieniędzy na raz, żeby to wszystko zakończyć, ale miejmy nadzieję, że do końca tego roku budynek stanie i zostanie nakryty. Stawiamy naszą strażnicę nową z dwoma wyjazdami na dwa samochody, boksy. Czego wam życzyć ten rok? Tej strażnicy? Strażnicy, ale i zdrowia przede wszystkim i takich sił mobilizujących naszych wszystkich kolegów do wspólnej pracy. Spotkaliśmy się w świetlicy w Starej Bordziłówce na opłatku przygotowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną, ale tak naprawdę opłatek jest gminnych jednostek Straży Pożarnej, dlatego że wśród zaproszonych gości na nasz opłatek są prezesi poszczególnych jednostek Straży Pożarnej, jest prezes z Worgul, z Droblina, z Ochotniczej Straży Pożarnej, z Witulina. Dlatego też no, cieszymy się, że tutaj dzisiaj Bordziłówka tętni takim gminnym strażackim życiem, że wszystkie jednostki spotkały się po to, żeby połamać się symbolicznie opłatkiem. Jest to ostatni tydzień celebrujący Święta Bożego Narodzenia. Przyszła niedziela już będzie niedzielą ostatnią, dlatego też tutaj w Bordziłówce celebrujemy jeszcze to święto. Strażacy z Bordziłówki bardzo się tutaj przygotowali na to, żeby uroczystość była świetna. Zaprosili gości, ojca przeora, pana wójta, no i mnie jako przewodniczącą, ale też jako druhnę.
i też radną tej wsi. Cieszymy się bardzo, że tym świętem możemy się cieszyć tutaj i z sołtysem naszej wsi, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. I tego bym życzyła wszystkim słuchaczom, wszystkim strażakom, ich rodzinom i wszystkim rządzącym, żeby ten przyszły, też sobie też, tak, żeby ten obecny rok, który się rozpoczął, był pełen rozwiązanych spraw, problemów, ale też pełen inwestycji, optymizmu, no i przede wszystkim zdrowy. Zdrowy, wszyscy sobie życzymy zakończenia pandemii, więc mam nadzieję, że ta pandemia kiedyś nas opuści, a my będziemy mogli spotykać się tak normalnie, bo dzisiejszy opłatek był bardzo symboliczny, no, ze względów zabezpieczeń covidowych, ale mimo to zorganizowane spotkanie uważam za udane i mamy nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze częściej, a następne spotkanie to Dzień Babci i Dziadka 23 stycznia, na który już dziś zapraszamy i pana redaktora, i wszystkich, którzy mnie słuchają. To już nie pierwsza moja tutaj uroczystość. Zostałem w tym roku też kapelanem Straży Pożarnej tutaj w Gminie Podlaskiej, ale już kontakty są od prawie 2 lat i zawsze są to spotkania takie, które są dwukierunkowe, bo spotykamy się i tu w remizach, ale spotykamy się też i w parafii, i w sanktuarium. Zawsze jest to taka współpraca dwukierunkowa, można powiedzieć. Słowo Boże, odczytanie tego fragmentu z Pisma różni się nieco od tego, co powinien usłyszeć zwykły człowiek, a to, co kieruje się do strażaków? Chyba nie. No, strażak to też człowiek, trzeba pamiętać o tym. Każda nasza misja w społeczeństwie, żeby była dobrze wypełniana, no, potrzebuje takich podstaw, potrzebuje wartości. No, Bóg, kiedy przychodzi do nas, przynosi też wartości nie tylko związane z sprawowaniem kultu, ale też uczy nas, jak podchodzić do drugiego człowieka, bo przychodzi z miłością i tej miłości nas uczy. I żeby dobrze wypełniać swoje posłannictwo, tej miłości trzeba. Strażakowi też, żeby ryzykował własne życie w akcji, no to robi to dla dobra drugiego człowieka, nie dla własnej chwały tak naprawdę, nie dla jakichś orderów, medali, zaszczytów, ale dlatego, że ktoś potrzebuje pomocy. Bycie kapelanem gminnym jednostek strażackich to zaszczyt i ciężka praca. Na pewno zaszczyt, bo jest się wśród naprawdę wyjątkowych ludzi, którzy poświęcają swoje życie, swój wolny czas często, bo mówimy tu też przecież o ochotniczych strażach pożarnych, więc poświęcają swój wolny czas po to właśnie, żeby nieść pomoc innym, żeby być z innymi, być dla innych, więc jest to na pewno zaszczyt. Też odpowiedzialność, bo no ja jestem krótko wśród strażaków, ale od moich współbraci kapelanów, z którymi spotykam się, czy to na rekolekcjach kapelanów strażackich, czy też na naszych tutaj spotkaniach, choćby w dekanatach tutaj biarskich, no mówią, że są też różne sytuacje trudne, zwłaszcza kiedy gdzieś wydarzą się wielkie tragedie, kiedy potrzeba, żeby kapelan też wsparł i strażaków, i też poszkodowanych, więc no na pewno jest to wtedy duża odpowiedzialność, kiedy przychodzimy do ludzi w nowych tragediach życiowych. No. Będąc na zjazdach strażackich, na zebraniach zarządów, bo żeśmy jako Radio Biper kilka takich zjazdów odwiedzili, strażacy żałują, że podczas tej pandemii no, jednej rzeczy nie są w stanie wykonać. Z jednej rzeczy musieli zrezygnować. Mowa o pielgrzymkach, które były sukcesywne do 3 sanktuariów, w tym do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Wy również za strażakami tęsknicie? No zawsze. To jest zawsze wielkie święto, kiedy przybywają. Akurat w 2021 roku miała się taka pielgrzymka odbyć do Leśnej i została przesunięta właśnie ze względu na pandemię. Spotkaliśmy się z kapelanami strażackimi w Pratulinie, żeby pomodlić się za naszych strażaków, odprawić za nich mszę świętą i pomodli się za zmarłych, ale to nie to samo, kiedy cała brać strażacka może się razem zjechać, bo wtedy to jest święto, kiedy jest, wszyscy mogą uczestniczyć, wszyscy mogą tej radości bycia razem też doświadczyć, bo no, to jest tworzenie takiej wspólnoty, gdzie strażacy uczą się jakoś no, bycia razem i umacniają te więzi, które są i tak między nimi. Oby w tym roku doszło do tej pielgrzymki. Też taką mam nadzieję. Dziękuję.